Zrozumienie tej skomplikowanej jak zasady przydzielania dotacji przez Unię Europejską wojny nie jest łatwym zadaniem i wynika to z faktu, że zarówno jej przyczyny, jak i skutki, a nawet terytorium, na którym się działo, są dla nas turbo odległe. Oto przed tobą 116 lat historii rozgrywającej się na terenie, o którym myślisz dokładnie tak samo często, co przeciętny Francuz myśli o Lubelszczyźnie i której wpływ na losy naszego kraju jest równie silny, co wpływ moralności chrześcijańskiej na wstrzemięźliwość seksualną królików. Także na sam początek zwracam się do wszystkich podchodzących do tego tematu tak samo entuzjastycznie, jak do rozmrażania lodówki. Rozumiem cię. Nawet częściowo podzielam twoje zdanie i bardzo je szanuję, ale jednocześnie to właśnie dla ciebie przede wszystkim tworzę możliwie przystępny i prosty materiał na ten temat. A teraz po prostu zapraszam. Ten materiał nie może zacząć się inaczej niż od oklepanego, ale jednak dalej zabawnego zwrócenia uwagi na fakt, że wojna stuletnia nie trwała wcale 100, a prawie 120 lat. O czym ty do mnie rozmawiasz? Głowa cię nie boli? Historycy, którzy kiedyś w pełni świadomie nazwali tak to wydarzenie, to źli ludzie, którzy powinni stracić legitymację i uprawnienia wykonywania zawodu i w ramach pokuty napisać w zeszycie ekipy 100 tysięcy razy ramy czasowe 1137-1453. Nie no, tak na serio, to rozbieżność pomiędzy nazwą a faktycznym okresem 117 lat wynika z faktu, że wojna stuletnia, tak jak w sumie każdy konflikt czy moment w relacji angielsko-francuskich, dzieli się na kolejne fazy. Od momentu, w którym ludzkość odkryła koncept przemieszczania się przez wodę, coś działo się między Francją a Wielką Brytanią. Ale mało kiedy na linii Londyn-Paryż było goręcej niż w XIV i XV wieku. Przez większość tego okresu starcia na linii francusko-angielskiej odbywały się z regularnością nowych produkcji Patryka. Z tego powodu korzeni konfliktów określanych jako wojna stuletnia należy oczywiście szukać dużo, dużo wcześniej, przed jej oficjalnym rozpoczęciem, czyli przed rokiem 1337. Takim najczęściej wskazywanym w historii momentem jest pierwsza połowa XII wieku, kiedy między zjadaczami bagietek popijanych winem, a miłośnikami herbatki z cukrem bez cytrynki toczył się spór o Normandię. Ostatecznie zajął ją związany z Francją książę Gottfried, którego żona swoją drogą w tym samym momencie toczyła walki o koronę angielską. To jest w ogóle bardzo popularny motyw, który nie powinien dziwić, że w starciach tych dwóch krajów walka toczy się o prawo do tronu i każdy ród czy każde stronnictwo ma jakieś tam swoje racje, bo sąsiad, kuzyna, dziadka był kiedyś królem albo Francji, albo Anglii. I kończy się to z reguły tym, że na przykład ród, który pokolenie wcześniej rywalizował o tron angielski, teraz zasiada na tronie francuskim i stara się wygonić Anglię z kontynentu europejskiego. No tak to po prostu wyglądało. Do nierozwiązanego nigdy do końca sporu o Normandię, której mieszkańcy cieszyli się z przynależności do Francji w podobny sposób, jak uczeń cieszy się z tego, że trafiła mu się najlepiej przygotowująca do matury nauczycielka z matematyki, doszedł jeszcze dodatkowo spór między Filipem Augustem a Ryszardem Lwie Serce. Ten spór jest wyjątkowy, bo poza tym, że jest geopolityczny, jest po prostu sporem personalnym. O ile Filip August, chociaż był bardzo wprawionym i zaradnym władcą słynącym z intryg i wzmocnienia pozycji Francji, jest osobą, którą możesz nie kojarzyć, o tyle Ryszard Lwie Serce jest naprawdę popularny ze sprawą swoich sukcesów, raczej nie tyle sukcesów, co po prostu męstwa, którym wykazał się na wyprawach krzyżowych i właśnie odwadze w rządzeniu. W każdym razie konflikt między tymi dwoma osobami i zagarnienie ostatecznie kolejnych ziem przez Francję było przyczyną konfliktów w XIII wieku, które pozostały później nierozstrzygnięte i sprawiły, że między Anglią i Francją na początku XIV wieku było po prostu bardzo gorąco. Gorąco na płaszczyźnie politycznej, gdzie rody królewskie rywalizowały ze sobą, ale także na płaszczyźnie społecznej. Na zasadzie po prostu takiej nienawiści sąsiedzkiej, którą na pewno wszyscy doskonale znamy, i wielopokoleniowych napięć widocznych zwłaszcza na północy Francji, na przykład właśnie w takiej Normandii. W 1337 roku złożyło się więc kilka problemów. Do ciągnącej się już ponad 100 lat walki o północ Francji dołączyło wejście w kolejną fazę rywalizacji o władzę w Anglii. Fazę naprawdę ciekawą, bo pokłóciło się ze sobą małżeństwo. Król Edward II i jego małżonka, którzy nie byli zgodni co do tego, kto ma zająć tron, i w efekcie król został zamordowany we własnym kraju, a królowa Anglii schroniła się we Francji, której władcy byli, jak się okazuje, z jej bliskiej rodziny. Jakby tego było mało, królem Anglii został niepełnoletni syn Edwarda II i zbiegłej królowej Izabeli, którego nauczycielem, przewodnikiem i de facto najważniejszą osobą na dworze angielskim był kochanek Izabeli. Bardzo młody Edward III, za radą właśnie tego kochanka, kontynuował twardą politykę wobec Francji, z tym, że poza ziemiami spornymi do tej pory, w 1337 roku zażądał także praw do tronu Francji. I tak wybuchła wojna, bo o ile Francuzi nie byli do końca zgodni, kto ma rządzić
rządzić ich krajem, to król innego państwa nie był w tym przypadku dla prawie nikogo z nawet najbardziej hardkorowej opozycji atrakcyjnym rozwiązaniem. Na początku obie strony zachowywały się jak taki irytujący York z twojej klatki, bo głównie szczekały i tylko podgryzały sobie kostki. Było dużo wyzywania i zabiegów wizerunkowych, ale działania wojenne sprowadzały się tylko do takiej wojny podjazdowej. Później jednak doszło do prawdziwej wojny, bo Anglicy, dowodzeni przez Edwarda, robili coraz bardziej poważny wjazd na terytorium Francji. I potem, no, zresztą to już powiem później, dochodzimy jeden do drugiego, pilnuj jeden, drugi pomaga. Idźcie tam, selekcję zróbcie. W bitwie pod Cercy, i mówię to po polsku, bo boję się skaleczyć za bardzo francuski język, a później pod Poitiers, i tutaj już akurat wiem, jak to się wymawia, czyli w trakcie dwóch najważniejszych bitew, takich spotkań tych zwaśnionych ekip w pierwszej fazie wojny, Francuzi dostali dwukrotnie sromotny oklep. Nie było to dla nikogo specjalnym zaskoczeniem, bo ze względu na bardzo duży kryzys na dworze francuskim, ten łomot i w ogóle przegrana Francji wisiała w powietrzu od kilku lat. Anglicy tak bardzo poturbowali wojska francuskie, że wzięli do niewoli obecnego króla, który osaczony przez łuczników angielskich nie był w stanie uciec. Łucznictwo angielskie w tamtych czasach jest swoją drogą takim trochę symbolem tej armii, to znaczy symbolem zwycięstwa dla Anglików i symbolem porażki dla Francuzów. Tak skończyła się pierwsza faza wojny, bo żeby można było się fajnie bić, no to obie strony muszą mieć do tego królów i armię. Na mocy zawartego w 1360 roku układu pokojowego Francja miała zapłacić Anglii wielki okup i przestać uważać królów Anglii za swoich wasali. 9 lat później ukazało się jednak, że królowie obu państw nie dotrzymali żadnego postanowienia na temat tego, że nie chcą już się bić. No i naturalnie, tak jak otwarty jogurt rozkłada się z czasem w twojej lodówce i osadza się na kolejnych półkach, tak terytorium Francji znowu zaczęła ogarniać stopniowo wojna. Tym razem Francuzi byli jednak dużo lepiej przygotowani do wojny i nie chcieli powtórzyć traumy sprzed kilku lat. Udało im się odbić to, co utracili w pierwszej fazie wojny i na co zgodzili się właśnie w tym traktacie pokojowym z 1360 roku. I kiedy wszyscy byli na zero, no to obie strony stwierdziły, że dobra, to koniec drugiego seta i mamy remis 1-1. Ostatnia i najbardziej intensywna faza wojny stuletniej rozpocznie się po kolejnym, tym razem prawie 20-letnim okresie przerwy. W jej trakcie zarówno książęta francuskie, jak i dwory angielskie ładowały sobie bateryjki i tłumiły powstania własnej ludności. Anglicy w końcu zdecydowali się wykorzystać jeden z takich sporów wewnętrznych francuskich wasali i dokonali desantu w Normandii. I zrobili to jeszcze zanim to było modne, prawie 800 lat później. Chwilkę później, w trakcie jednej z takich bitew, która stanie się symbolem porażki Francuzów, Anglicy rozgromili ich pod Azincourt, albo Agincourt. Rok 1415, czyli ta klęska, w której zgodnie z szacunkami zginęło prawie 10 tysięcy francuskich rycerzy, pośród których wielu sprawowało naprawdę znaczące funkcje na dworach królewskich i nie byli to jacyś tam najemnicy, przyczyni się do upadku politycznego tego kraju. No i z punktu widzenia ojczyzny Citroena to jest taki gwóźdź do trumny i rozpoczęcie takiego prawdziwego kryzysu. Już na poważnie. Traktat pokojowy po tej bitwie podzieli Francję na dziesiątki małych i podporządkowanych w większości całkowicie politycznie Anglii księstw. Opór wobec najeźdźców przechodzi we Francji do absolutnego podziemia, ale najbardziej widoczny jest w okolicy Orleanu, skąd wywodzi znana się nam wszystkim bardzo dobrze Joanna d'Arc. Swoją drogą serio ciężko przecenić jest wkład tzw. dziewicy orleańskiej, jak określano właśnie Joannę, w odrodzenie państwa francuskiego. W czasach, w których prawdopodobieństwo odbicia Francji z rąk angielskich było równie wysokie co wygrana w Eurojackpot 3 razy z rzędu albo zdanie do następnej klasy za sprawą plusów z aktywności, ona pojawiła się na dworze francuskim i oznajmiła, że objawił jej się Michał Archanioł, no i powiedział, że jeśli mu zaufa i zaatakuje Anglików, to on jej pomoże i wszystko się uda. Jeśli wiesz co nieco o społeczeństwie średniowiecznym, to nie powinno być w sumie aż tak dużym szokiem, że to wystarczyło i że serio, na podstawie tych słów przydzielono jej wielotysięczną armię, którą poprowadziła do walki z Anglikami, przebrana w zbroję rycerską dla niepoznaki. Wow! Dla niepoznaki, że była kobietą, oczywiście, no bo to z perspektywy mentalności średniowiecznej był średni zabieg PR-owy. Francuzi, korzystając albo z pomocy Michała Archanioła, albo z faktu, że ich sytuacja była tak beznadziejna, że nawet stacjonujące wojska angielskie nie spodziewały się jakiegokolwiek ataku z ich strony, odbijają kolejne miasta i udaje im się nawet wynegocjować warunki rozejmu na parę lat. W tym krótkim czasie nie próżnują i pozostali po rzezi pod Azincourt wasale i szlachta wspólnie z królem Karolem VII reformują wszystko to, co się da, czyli armię, system podatkowy i w sumie każdy inny element, który sprawia, że kraj ten na koniec rozejmu z Anglią jest już na tyle groźny, że pokonując kilkukrotnie Anglików w mniejszych potyczkach, zdoła znowu wyrównać sobie wszystkie straty z poprzednich okresów wojny. Ta faza jest o tyle zabawna, albo może nie zabawna, ale po prostu jest taka, że walczy w niej król Karol VII, który koronował się w jednym z francuskich miast, którego nie będę wymawiać, bo nie umiem, z królem Anglii Henrykiem, który też koronował się z jakiegoś powodu w Paryżu, czyli we Francji. No i to jest właśnie
Nie wiem, wydawało mi się to zabawne, ale to ewidentnie nie jest zabawne, jak teraz zastanowiłem się nad tym, co powiedziałem. Kluczową rolę odgrywa Burgundia. Jej władcy przez zdecydowaną większość wojny stuletniej wspierają Anglię i powodują naprawdę duże straty dla Francji. W końcowej fazie wojny pojmali na przykład symbol wyzwolenia Francji, czyli Joannę d'Arc, i przekazali ją Anglikom, którzy spalili ją na stosie. Na mocy ugody z 1435 roku Burgundia uwalnia się całkowicie od zależności lennej Francji i staje się terytorium teoretycznie niezależnym, ale tak naprawdę ostrzą sobie na nie pazurki niemieccy Habsburgowie. Chichot losu sprawił, że ten zabieg, kończąc ważny etap sporów angielsko-francuskich, rozpoczyna trwające kolejne setki lat właśnie spory francusko-niemieckie. Wreszcie w 1451 roku Anglicy zostają wyparci z ostatnich terenów zajmowanych we Francji. Data ta, chociaż można doszukiwać się konkretnych wydarzeń, jest raczej mocno symboliczna, bo oba kraje nie zawierają ze sobą jednego sojuszu kończącego wojnę stuletnią. Pewnie dlatego, że o określeniu takim jak wojna stuletnia nikt jeszcze przez długi czas nie usłyszy. Co za przypadek? Oba kraje na koniec tej serii konfliktów były w podobnym stanie co Pudzian po trzech seriach spaceru farmera albo psychika sześcioletniej dziewczynki po tym, jak drzwi urwały głowę jej lalki. Anglia już nie miała złudzeń co do obecności na kontynencie europejskim, musiała po prostu zredefiniować sposób myślenia o budowaniu swojej potęgi i ustalić, który z 50 rodów mających prawo do tronu powinien go przejąć. Swoją drogą, wojna o panowanie Anglii jest zdaniem niektórych takim przedłużeniem wojny stuletniej i mówię o tym otwarcie w odcinku poświęconym właśnie tak zwanej wojnie dwóch róż, na który serdecznie Cię zapraszam. Z kolei państwo francuskie, które w trakcie wojny stuletniej zostało trzykrotnie całkowicie rozbite, raz rozdzielone na najmniejsze atomy, a potem połączone na siłę, również musiało całkowicie przemyśleć swój mit założycielski i odbudować relacje feudalne albo struktury wyzysku chłopów. Oba kraje oczywiście podniosą się ze swoich kryzysów, no ale troszkę to zajmie. Wojna stuletnia to także zdaniem wielu ostatnia wojna, w której bardziej niż na prochu strzelniczym i artylerii polegano na strzelaniu do siebie z łuku i wjeżdżaniu w siebie na koniu z mieczem. Jeśli chodzi o skalę działań, to pewnie prawda, ale zawsze uczulam, żeby nie przywiązywać się za bardzo do takich stwierdzeń. Wielkie dzięki za to, że obejrzałeś czy obejrzałaś ten materiał. Mam nadzieję, że wiesz troszkę więcej o wojnie stuletniej, a jeśli nie, to przynajmniej dobrze się bawiłeś albo bawiłaś. Zapraszam Cię na mojego Instagrama, zapraszam Cię do innych moich materiałów, których jest naprawdę sporo, i życzę Ci znakomitego życia.